Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. W formie zaliczenia pracowni dyplomowej musieliśmy zorganizować jakąś imprezę kulturalną. Mimo deszczu, no myślę, że będzie dobrze. Cała ekipa z Łodawy ma czekać około godziny 16.30 już na nas, więc bardzo optymistycznie myślę. Planów chyba żadnych takich konkretnych nie ma co do podróży, każdy sobie będzie sam wybierał trasę. To tak oficjalnie chcieliśmy was bardzo, bardzo przywitać na pierwszym wyścigu autostopowym z Cieszyna do Łodawy. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, że nikt nie zaginie w akcji, prawda, czy tam w Bugu, czy gdziekolwiek. Wiadomo jest, że musicie autostopem pokonać trasę Cieszyn-Łodawa, tak jak sobie wymyślicie, czy będziecie jechać przez Gdańsk, na przykład, to już nie nasza sprawa. Kijów. Tak, co byście byli najprędzej na miejscu. Berlin. 5, 4, 3, 2, 1, start! Może nie będę zdradzał tutaj sekretów, bo jeszcze ktoś się dowie i podbierze mój pomysł, więc trochę przemilczę, ale... Bo to jest tak, że jedziecie w parach, tak? No tak. I kto pierwszy, ten wygrywa. Taki może będzie wyścig szczurów, nie wiadomo. Często jeździsz stopem? Bardzo często. Zależy, bo niektórzy naprawdę podchodzą do ciebie jak do jakiegoś intruza, pomimo tego, że cię wzięli, ale są tacy, którzy naprawdę pomagają. Trasa wybrana? Jedziemy przez Kraków na pewno z kumplem. Stwierdziliśmy po namowach kolegi, który mieszka niedaleko Łodawy, że tam jest dobra trasa. To jest jakieś 500, niecałe, tam 498 bodajże. Mamy wydrukowaną oczywiście po części mapę. Aha. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Twój sposób na to, żeby zatrzymać kierowców? W parze z dziewczyną na pewno jest łatwiej. Niestety my nie jesteśmy dziewczynami i będzie nam nieco trudniej, więc będziemy musieli coś wymyślić. Cel mamy, tak. Cel, tak. Trasa, jaka będzie, taka będzie. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.